Witam serdecznie, moi drodzy, tych wszystkich z Was, którzy są tutaj może po raz pierwszy, albo po prostu zaglądają rzadko, przedstawiam się. Ja mam na imię Asia i witam serdecznie na kanale On Table, na którym staram się pokazywać Wam i opowiadać o fajnych planszówkach. Zapraszam więc do oglądania innych materiałów na moim kanale. Gdyby Wam się to spodobało, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniecie moimi subskrybentami. Koniecznie kliknijcie też dzwoneczek, a tych wszystkich stałych widzów zapraszam do ustawień. Kliknijcie sobie ten dzwonek, bo Wasze subskrypcje będą działać lepiej, a jeszcze bardzo wielu z Was tego nie zrobiło. No dobrze, moi drodzy, najwyższa pora zaprosić Was na moją top listę ulubionych gier jeszcze z 2019 roku. Naczekaliście się i teraz 5 piątek. Nie będę Was zamęczać piątkami, a więc zebrałam te wszystkie 15 gier i dzisiaj o nich opowiem. Nie pojawią się więc w tym odcinku gry, które mogliście zobaczyć na kanale na przestrzeni ostatnich miesięcy w roku 2020, bo jak powiedziałam, odcinek dotyczy jeszcze tych z 2019. Natomiast w kolejnych topkach będą odcinki, w których powiem o większej ilości gier i też zacznę wcześniej, więc teoretycznie wcześniej skończę, takie jest przynajmniej założenie. Dzisiaj będę starała się mówić krótko o tych grach. Gdybyście byli zainteresowani konkretnymi tytułami, to odeślę Was do moich materiałów, do których link znajdziecie w opisie poniżej, a więc serdecznie zachęcam do korzystania również z linków z opisu. A teraz już zapraszam do oglądania. O ile dobrze sobie przypominam, to była pierwsza gra, w jaką miałam okazję grać, jeśli chodzi o mechanizm ukrytych ruchów. I to bardzo mi się spodobało. I do dzisiaj, jak sobie przypominam kolejne rozgrywki, to rzeczywiście to są super emocje. Niezależnie, czy jestem po tej stronie, czy po innej stronie, czyli czy jestem tą postacią, która się ukrywa, czy też tymi postaciami, które węszą i szukają. No i właśnie, i to jest gra, która nazywa się Poszukiwania Pierścienia. Do tego osadzenie to właśnie w tym, a nie innym uniwersum, w tym, a nie innym świecie, w tym, a nie innym klimacie powoduje, że bardzo, bardzo chętnie wracam do tej gry i strasznie ją lubię. Poszukiwania Pierścienia, gdzie jestem hobbitem, który ściska ten pierścień i stara się przemknąć gdzieś potajemnie i oszukać Nazgule, które węszą, szukają i nie dadzą się łatwo zwieść. I czasami się udaje, i czasami dotrę, i czasami je oszukam. Albo jestem Nazgulami, które trochę jakby więcej mogą, bo jest ich więcej, i które tymi swoimi czarnymi płaszczami jakby sieją strach i wzbudzają to takie uczucie, już mnie prawie mają, już są w tym miejscu, gdzie ja, tylko wystarczy, że przeszukają i mnie mają. Nazgulami, które są złem, które są mroczną stroną i których zadaniem jest znaleźć tego małego parszywca. Lubię chyba odrobinę bardziej grać hobbitem, natomiast niezależnie po której jestem stronie, to jest gra, która wywołuje we mnie bardzo pozytywne emocje i która chyba zostanie u mnie jakby na zawsze w mojej kolekcji. Bardzo ją lubię, bardzo polecam wszystkim, którzy jeszcze może nie spróbowali takiej mechaniki, bo tutaj jest ona bardzo fajnie zaprezentowana. Ja wiem, że oczywiście są inne gry, w których też ten mechanizm jest, natomiast ja polecam właśnie Poszukiwania Pierścienia, też w dużej mierze ze względu na moje zamiłowanie do Tolkiena. A o samej grze nieco więcej, dokładniej możecie zobaczyć w materiale i wszelkie linki zostawiam w opisie. Natomiast Poszukiwania Pierścienia to jest jedna z moich ulubionych pozycji. Moi drodzy, musicie wiedzieć, że jestem tu zewsząd otoczona pudełkami. Jest ich więcej niż 15 i właśnie sobie zerkałam, gdzie jest to pudełko gry, o której Wam za chwilę krótko opowiem. I patrząc na nie, kojarzy mi się jedno słowo. Elegancja. To jest gra z 2007 roku, o ile dobrze pamiętam, której mam nowe wydanie i ono jest niewątpliwie eleganckie, ale mówiąc to słowo elegancja, to bardziej mi się kojarzy elegancka rozgrywka. Tak mi się kojarzy Brass Lancashire. Gra euro, w której nie do końca czuję tę suchość euro i to jest świetne, że tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że inwestujemy, że możemy
poczuć jakby rozwój tych naszych przedsiębiorstw i budowanie różnych połączeń. Najpierw będziemy budować połączenia kanałami, później następuje era kolei. W pierwszej rozgrywce jakoś zupełnie mi to wypadło z głowy i pamiętam to uczucie, kiedy po erze kanałów okazało się, że wszystkie te moje skrzętnie zbudowane połączenia muszą zniknąć z planszy. No to nie było przyjemne, ale oczywiście my musimy to sobie wpleść w nasz pomysł i plan na grę i to jest bardzo, bardzo fajne. Jeśli chodzi o same mechanizmy, jak wspomniałam, eleganckie, to bardzo fajnie łączy się tutaj tak naprawdę proste zarządzanie kartami, bo patrzymy na kartę albo jako miasto i zastanawiamy się, czy ja chcę w tym mieście zainwestować, albo jako przemysł. I wówczas rzeczywiście zwracamy uwagę na te nasze połączenia oraz połączenia innych graczy. I to jak zagrywamy karty, bardzo fajnie łączy się również z planszą, z tym, co się dzieje na planszy, z tą przestrzennością, z tym, jak tam rozwija się sytuacja, jakie są połączenia. Tutaj w tej grze musimy się naprawdę pochylić nad każdym ruchem, musimy się zastanowić, zaplanować, bo tutaj raczej nie możemy popełniać błędów, bo zwyczajnie się to zemści, bo możemy korzystać z połączeń innych graczy, musimy takie rzeczy przewidzieć, czy nie ułatwimy komuś czegoś, bo możemy, nazwijmy to, pożyczać surowce, takie jak węgiel, czy żelazo z kopalni, czy hut innych graczy, oni też coś za to zyskują. Świetnie to wszystko jest ze sobą połączone, naprawdę bardzo, bardzo dobrze działa i krótko mówiąc, Brass Lancashire nie mógł nie znaleźć się w moim rankingu, a więc jest. Sałatka punktowa w kosmosie. Tak właściwie można powiedzieć i określić grę, o której teraz Wam powiem, bo sytuacja dzieje się w kosmosie, a punkty zwycięstwa zdobywamy tutaj naprawdę na mnóstwo sposobów, a więc mamy istną sałatkę. Gra Pulsar 2849. Kiedy to będzie? Na pewno w odległej przyszłości. Gra, którą bardzo, bardzo lubię. Lubię do niej wracać, lubię po nią sięgać. Gra sucha. Jak to suche euro. I tutaj jakby to, że jesteśmy w kosmosie, tylko widać, bo nie za bardzo czuć. Chociaż okej, poruszamy się po dużej, okrągłej, kosmicznej planszy i sama plansza, to jak to zostało zrobione, zaplanowane, przemyślane, to, że jakby te mniejsze planszetki, można powiedzieć, orbitują wokoło, to, że jest to okrąg i jakby to wszystko jest spójne z układami jakimiś słonecznymi w kosmosie, to jest naprawdę świetne, że tutaj tak to zrobiono. Ponadto fajnie tutaj działa ten mechanizm kości, czyli ta duża pula kości, którą sobie układamy co rundę z różnymi wynikami i później zbieramy sobie te kości i to będzie determinowało nasze kolejne wybory. To, że przemieszczamy się, odkrywamy kolejne jakieś układy planetarne, a to jakieś pulsary zdobywamy, jest tu mnóstwo rzeczy do robienia. Możemy jeszcze iść w technologię, w jakiś rozwój, w jakichś swoich sektorach. I miejsc na zdobywanie punktów jest tu ogromnie dużo. Można to w różny sposób łączyć. Wcale nie musimy się po tym kosmosie za dużo nalatać. Więc, krótko mówiąc, rzeczywiście sałatka punktowa w kosmosie, Pulsar, gra euro, która jest relatywnie prosta, natomiast bardzo rozbudowana przez tę dużą ilość miejsc, z których możemy czerpać punkty zwycięstwa. Bardzo ją lubię, a więc również w tym rankingu znaleźć się po prostu musiała. Gdybym miała stylizować się do tej gry, to tutaj potrzebowałabym mocniejszych rysów i kresek przy oczach, bo przenosimy się w takie egipskie klimaty. Gra, w której mamy naprawdę dużą ilość czegoś, co ja bardzo lubię, czyli negatywnej interakcji, wręcz wlana jest ten tytuł. Bo tutaj punkty zwycięstwa, no bo tak, zdobywamy tutaj punkty zwycięstwa, będziemy zdobywać między innymi walcząc, a właściwie głównie walcząc, chociaż możemy też bardziej pokojowo, ale prędzej czy później do tej walki dojdzie, czy to broniąc się, czy kiedy będziemy sami chcieli atakować. Kemet na moim stole gości całkiem często, gra, która porównywana jest do Cyklad i słusznie,
a grę, którą możemy z cykladami połączyć dzięki dodatkowi. Miałam okazję tego połączenia spróbować, ale dzisiaj o Kemecie chcę powiedzieć, no bo w tym rankingu jak najbardziej znaleźć się musiał. Jak wspomniałam, gra z dużą dawką walki, negatywnej interakcji, ale walki, którą musimy zaplanować, takiej walki strategicznej, gdzie nie będzie decydować rzut kośćmi, bo tutaj mamy bardzo niewielką ilość losowości i sporo będzie zależało od nas, jak sobie rozwiniemy swoje armie. To z kolei jest powiązane ściśle z rozwojem naszych piramid, to czy będziemy bardziej agresywnie i wtedy spojrzymy na te czerwone płytki, czy może przybierzemy bardziej pokojową, może bardziej defensywną linię i będziemy starali się zdobywać gdzieś tam te punkciki poprzez właśnie rozwój świątyń, rozwój piramid, czy w świątyniach. I o Kemecie tak naprawdę można by było mówić jeszcze długo i myślę, że poczynię w końcu recenzję tego tytułu. Bo dlaczego by nie, więc zapraszam już w tym momencie, a sama gra jak najbardziej polecam, bardzo lubię, a więc musiała zagościć w tymże rankingu. Oglądając mój kanał, moi drodzy, będziecie pewnie kojarzyć, czy wiedzieć nawet, że ich w ogóle nie lubię i nawet niespecjalnie lubię je zabijać, no ale jak wychodzą i to jeszcze w dużych ilościach, to jakie mam wyjście? No nie mam, muszę to robić. A tutaj wychodzą w dużych ilościach, w różnej formie zombie. Zombicide, czarna plaga, czyli podstawowa wersja gry, ale wychodzą również hordami, na przykład zielona horda, którą bardzo dobrze skutecznie zabija się przy użyciu trebusza. O zombiakach z serii Zombicide możecie usłyszeć dokładniej, więcej, bliżej, oglądając moje materiały na temat tych gier, czy też dodatku i kolejnej części z serii Zombicide. Podlinkuję Wam tutaj poniżej, a więc korzystajcie z tych linków, jeśli macie tylko ochotę, jeśli nie znacie Zombicide. A u mnie, no cóż, zombiaki wracają co jakiś czas na mój stół i zabijam je rzeczywiście. I to jest fajne, wcielając się w tych średniowiecznych bohaterów, czyli na przykład elfa z rozwianym płaszczem, który celuje sobie ze swojego łuku w któregoś z zombiaków, a są one różne. I nie jest to łatwe i cały ten rozwój bohatera i przesuwanie sobie tych strzałek, co oznacza, że wyjdą trudniejsi i inni bohaterowie powinni nas gonić. Jak wspomniałam dokładniej na temat Zombicide, czy to podstawki, czy kolejnych części, zobaczycie w moich nagraniach tutaj krótko, ogólnie o Zombicide. Po prostu lubię, a więc trafiają na mój stół. Nawet nie jeden raz pokazywałam właśnie przy pomocy Zombicide świat planszówek innym, bo ma proste, przystępne zasady. Tutaj rzeczywiście jest bardzo fajnie, dobrze napisana instrukcja. Fajne scenariusze, które tworzą jedną większą całość, które przechodzimy sobie. Po prostu fajna, dobra przygoda, a więc jedna z moich ulubionych gier, do których wracam i mimo, że nie czuję się dobrze w towarzystwie zombie, no to cóż. Czasem warto ich trochę pozabijać. W dzień będziemy eksplorować tę krainę, odwiedzając kolejne lokacje, gdzie czekają na nas strażnicy baszty, z którymi przyjdzie nam walczyć, ale w nocy również możemy eksplorować, z tym, że zmienią się nieco zasady, głównie dotyczące ruchu, bo w nocy, w lesie, łatwiej się zgubić, więc po prostu musimy być bardziej ostrożni. Jak widzicie, duże pudło, bo równie duża i rozbudowana gra, czyli zawartość w środku, tak, jest rzeczywiście obszerna. Mage Knight w moim przypadku, Ultimate Edition, którą tak naprawdę zastąpiłam sobie tę wersję jeszcze z Lacerty i kiedy sobie tak sięgnę pamięcią, to rzeczywiście aż się miło na sercu robi. Gra, która jak najbardziej musiała być w tym rankingu, bo wiele w nią gram i eksploruję, i walczę. I fajne jest tutaj poznawanie tych kolejnych miejsc. Podoba mi się podział na dzień i noc. To, że mamy rzeczywiście nie tylko zmianę w poruszaniu się, ale również inną pulę many dostępnej, bo czarna mana będzie dostępna tylko w nocy, a ona pozwoli nam odpalić jakieś potężne zaklęcia,
I to wszystko ma znaczenie. To, że mamy tu inicjatywę, kiedy wybieramy sobie na początku, to, że każda tura zaczyna się z 5 kartami, które będziemy sobie zagrywać na różne sposoby, właśnie wykorzystując kryształy, odpalając różne rzeczy, albo zagrywając kartę, przekręcając ją tak, aby stała się, zastąpiła nam inne. Zaczyna się to kombinowanie, to w jaki sposób wykorzystać dostępne możliwości, to jak zbudować sobie deck, jakie karty dobrać, żeby móc się wzmocnić, żeby z czasem móc po prostu być silniejszym, móc walczyć z trudniejszymi wrogami, którzy na pewno się pojawią. Ta presja czasu, to, że każda misja, każdy jakby scenariusz jest ograniczony czasowo, to też jest fajna rzecz. I muszę Wam powiedzieć, że na pewno więcej o moich wrażeniach z rozgrywek, o tym, co sądzę o Mage Knightie, co mi się podoba, co nie, nagram w oddzielnym materiale, gdzie będziecie mogli i o tym dłużej posłuchać i też dokładniej zobaczyć tę grę. Natomiast gram w nią od właściwie bardzo dawna i całkiem sporo razy gościła w 2019 roku na moim stole, a zatem musiała być w tym rankingu. No i zmieściła się w kadrze, więc jest dobrze. Nagrałam kiedyś taki materiał, w którym mówiłam Wam o grach, które spadły z mojej półki, czyli krótko mówiąc, wypadły z mojej kolekcji i wtedy opowiadałam o grze Mage Wars Academia, którą ostatecznie zostawiłam, a która została wyparta przez siostrę, czyli Mage Wars Arenę, obie w kolekcji. Ale to właśnie Mage Wars Arena znalazła się w tym rankingu, bo ma coś, czego nie ma Akademia. Ale obie mają rzecz świetną, a mianowicie dostęp do wszystkich kart. Czyli wyciągam sobie klaser i sprawdzam. Co tym razem, mój drogi magu, z którym walczę? Mam tu do dyspozycji wszystkie swoje zdolności, umiejętności, bo już mam to nabyte, nauczyłam się i rzucam Ci tymi moimi czarami, a nie gdzieś tam ich szukam. Ja sama decyduję, co teraz się stanie. To jest świetne w tych obu grach, bo akurat obie mają ten wariant, że ja mam tę swobodę wyboru przez cały czas rozgrywki. Ale tutaj, w arenie, dochodzi nam właśnie arena, dochodzi nam plansza, przestrzeń rozgrywki i to spowodowało, że rzeczywiście ta gra jest dla mnie od siostry lepsza. To, że będzie miało znaczenie, gdzie ja jestem, gdzie co zostawiam, jak to wszystko przestrzennie jeszcze sobie zaplanuję i co oczywiście zrobi mój przeciwnik na tejże planszy. Świetnie to zostało tutaj połączone i daje ogromną satysfakcję z rozgrywki, ale trzeba tę grę znać. W obu przypadkach znajomość talii jest niezbędna do tego, żeby wycisnąć z tej gry jakby wszystko, co się da i czerpać z niej po prostu pełną satysfakcję. Natomiast warto. Rzeczywiście, gdybyście jeszcze z jakichś względów nie poznali Mage Wars, czy to Akademii, czy Areny, którą polecam trochę bardziej ze względu na właśnie połączenie z tą planszą, te ruchy, przemieszczanie się, przestrzenność, to, co się tam jeszcze dodatkowo dzieje, to bardzo serdecznie polecam. I między innymi dlatego ta gra jak najbardziej jest jedną z mojej top listy najlepszych z roku 2019. Jeśli chcesz być bohaterem i właściwie stać się kimkolwiek chcesz, jeśli chcesz udać się do lochów i zaznać niewątpliwie przygody i spotkać tam przeciwników, wrogów, potwory, albo może stać się tym potworem i walczyć z tymi bohaterami, jeśli chcesz rozgrywki kooperacyjnej, w teamie, drużynie, a może konkurencyjnej, naprzeciw siebie, a może wolisz zagrać solo, albo rozgrywać kolejne scenariusze w trybie kampanii przy wsparciu aplikacji, to chyba wszystkie warianty, które oferuje gra Descent, Wędrówki w mroku. Gra, o której możecie szerzej usłyszeć i zobaczyć ją dokładniej w moim materiale, do którego linka zostawiam Wam w opisie. Gra, która trochę szturmem zdobyła moją kolekcję, której byłam ciekawa i którą w zasadzie mam już od bardzo dawna i lubię strasznie do niej wracać i po nią sięgać. Gra, która cechuje się naprawdę prostymi, przystępnymi zasadami, więc też ją chętnie wyciągam, jeśli nawet mam okazję zagrać z kimś, kto nie jest jakoś tak wgryziony w planszówki, wtedy pewnie szybciej Sword and Sorcery. Natomiast tutaj
Tutaj rzeczywiście mamy bogactwo różnych scenariuszy. Mamy bardzo fajną, klimatyczną przygodę, którą jeszcze bardziej nam pokazuje i podbija naprawdę świetnie działająca aplikacja, która nas sprawnie przeprowadzi przez całą kampanię. Tutaj mamy ten klimat, my tu odczuwamy rzeczywiście, że jesteśmy tym bohaterem i idziemy na starcie z kolejnym wrogiem, a są oni tutaj również ładnie zaprezentowani. No i właśnie, Descent to gra, która często, bardzo często gościła na moim stole w 2019 roku. Już Wam od razu mogę powiedzieć, że w 2020 jak najbardziej też, więc sądzę, że w topce najnowszej znajdzie się, ale to gdzieś tam z końcem tego roku, nie wyprzedzajmy faktów. Nie mogła nie znaleźć się w tym rankingu. A zatem Descent, Wędrówki w mroku, jedna z moich ulubionych gier. A teraz, moi drodzy, tytuł planszówka, która jest grą euro, ale gra, w której ja nie do końca czuję, że to euro. Oczywiście zbieram punkty zwycięstwa, ale w naprawdę bardzo fajny sposób. I strasznie mi się tutaj podoba, że to całe zbieranie jest połączone z przemieszczaniem się po planszy. Great Western Trail. Tak, trochę tu mogę się poczuć jak taki cowboy, który co sezon tym samym szlakiem albo innym przemieszcza się z tymi swoimi krówkami. Im bardziej różnorodnymi, im bardziej cennymi, tym lepiej. To, jak się przemieszcza, to czy zrobi to szybciej, to jakie budynki po drodze wybuduje, gdzie sobie przystanie, w jakim miejscu, ma spore znaczenie. Czy znajdzie się na końcu tej trasy pierwszy czy kolejny, to jakie bonusy wybierze, to jak to będzie z tym ładowaniem na pociągi i ile uda się uzyskać punktów. To wszystko jest tu kapitalnie wpisane w rozgrywkę i w to, że właśnie mamy ściśle połączone te wszystkie mechanizmy z planszą. Bardzo lubię, kiedy plansza nie jest tylko miejscem, gdzie mam zorganizowaną przestrzeń gry, ale również ma znaczenie. Tak jest też w Wugongu, że tam gdzieś tam się przemieszczam, ale nie tak bardzo jak tutaj. W Great Western Trail rzeczywiście czuję tę wędrówkę, to, że gdzieś tam przechodzę tym swoim kowbojem razem z tym moim statkiem krów. I to mi się bardzo podoba w tej grze. Podoba mi się również oczywiście mnogość możliwości zdobywania punktów i to, jak wiele miejsc, jak wiele moich decyzji będzie uzależnione od tego, czy w tym momencie, czy w tym miejscu i czy to, co sobie zaplanowałam, to rzeczywiście da ten pożądany rezultat, czyli co? Czyli więcej punktów zwycięstwa. Nie jest tutaj tak sucho, jak zwykle w Eurograch i chyba to jest jeden z elementów, przez które tak strasznie lubię Great Western Trail. ...54 strony instrukcji świadczą o tym, że to jest rozbudowany, trudny, wymagający, złożony tytuł, który nie jest dla graczy początkujących. Tutaj zdecydowanie powinni usiąść gracze zaawansowani, ale ta gra się odpłaci naprawdę super przygodą, bo w tych lochach będą na nas czekać inteligentne potwory, inteligentni przeciwnicy, a my sami możemy wcielić się w bardzo fajnych bohaterów. Fajne jest to, że mamy tutaj podział na dobro, zło. Jest też bohater neutralny. Fajne jest to, że podczas rozwoju naszych postaci, który jest naprawdę też świetnie tutaj zrobiony, mamy takie elementy jak chociażby, jeśli jestem magiem, jeśli rzucam czar, jeśli mam potężną moc, to ona gdzieś tam potrzebuje czasu, żeby się odświeżyć. To nie jest tak, że ja co chwilę będę tym czarem rzucała, już jestem niepokonana. Tak naprawdę jestem duszą, która wcale nie jest nieśmiertelna, ale bardzo podoba mi się to, że to jest takie realne, jeśli tak można powiedzieć o grach fantasy, że jeśli jesteśmy silniejsi, to musimy to sobie rozplanować, że dwie, może trzy tury będzie mi się coś odświeżało, napełniało od nowa tą energią. Strasznie fajnie tutaj wyszło. Potwory, o których wspomniałam, i inteligencja, zarządzanie nimi w zależności od tego, jak one są daleko, będą inaczej się zachowywać. Podoba mi się również to, że w całe to przemieszczanie się po lochach możemy sobie wpleść taki element, czy nas widać jeszcze, czy zza tych drzwi, czy może jeszcze jakoś tam możemy się przemieścić i
i przybliżyć, jeszcze może nie w tej chwili, nie aktywuje się tam za tymi drzwiami, mimo że są otwarte. Czyli jakby nazwijmy to mechanika z linijką, gdzie sprawdzamy sobie kąty odległości i czy rzeczywiście będziemy widoczni. Jest mnóstwo takich niuansów, które bardzo mi się podobają w tej grze. I tutaj odeślę Was do mojego materiału, gdzie będziecie mogli i zobaczyć lepiej Sword and Sorcery, i też posłuchać i o zasadach, i o moich wrażeniach, bo tutaj troszkę za krótko, za mało czasu. Natomiast absolutnie tytuł, jeden z moich ulubionych, więc musi być w tym rankingu. Sword and Sorcery. Tutaj, moi drodzy, już na samym początku po prostu Was odeślę do mojej rozgrywki, w której myślę, że udało się pokazać przynajmniej część emocji, jakie mogą towarzyszyć rozgrywce w ten tytuł, który spróbuję Wam tu teraz wyciągnąć, duże i ciężkie pudło. Nemesis. Gra na emocjach, gra na pewno z dużą ilością emocji nad stołem. Rozgrywka, w której będziemy musieli nie tylko walczyć z przeróżnymi obcymi formami życia, które w zasadzie mają jeden cel, zabić nas w taki czy inny sposób, ale również trochę ze sobą, ale również no, powinniśmy się zastanowić, czy nie musimy obawiać się naszych współgraczy, bo to nie jest gra, w której jesteśmy drużyną i nikt nikogo nie zdradzi. I nie pije tutaj do Maćka i naszej rozgrywki. Po prostu w Nemesis możemy mieć taki cel, że kogoś musimy zostawić, że kogoś musimy zabić. Nasze cele mogą być zupełnie sprzeczne z tym, co mają zaplanowane inni. To, jak to zostało wymyślone, to wnętrze statku, te różne miejsca, to, że musimy sprawdzić, co się właściwie stało, czy my lecimy, jak silniki, jak koordynaty lotu, dokąd zmierza ten statek. A jeszcze do tego ten hałas, te kanały, te różne dźwięki, które się wydobywają, to takie trz, wiecie, i się jeży włos na głowie. I jak się pojawi ten jeden czy drugi obcy, jak nas zaczynają otaczać, jak trzeba używać kolejnych sposobów, kolejnej broni, jeszcze jakiś pożar, no tutaj się może wydarzyć naprawdę wiele i tak naprawdę te momenty, kiedy ich jeszcze nie ma, i mówię tu o obcych, należy wykorzystać najlepiej jak się da, nie można tu próżnować. Tak, i to zrobię to za pomocą rekonesansu, nie zrobię żadnego hałasu. Patrzcie wszyscy, popsute, ale mamy laboratorium. No i właśnie, jeszcze do tego ten nasz cel, który może być różny, podczas realizacji którego musimy uważać, żeby się nie zdradzić za szybko, bo jeśli chcemy iść do kapsuły, to nie możemy tak po prostu tam do niej popędzić i czekać aż już. Gra, która jest naprawdę wielowątkowa i po prostu Was zapraszam bardzo serdecznie na moją recenzję oraz rozgrywkę dotyczącą Nemesis, bo tu jest absolutnie za mało czasu, aby o niej opowiedzieć dokładniej, ale już to zrobiłam, więc zobaczcie sobie, jeśli jeszcze tego nie widzieliście, jak najbardziej jedna z moich ulubionych gier, a więc musiała tutaj być. Teraz zapewniam Was, moi drodzy, zupełna zmiana klimatu, gra, w której mamy i deck building, i zarządzanie kartami na naszej ręce, i area control, i rzucamy kostkami, i masę innych mechanik, które świetnie ze sobą działają i nie dziwne, że potrzeba na to sporego pudełka, bo to pudełko musi pomieścić jeszcze niemało plastiku. Ale nie o plastik chodzi, tylko właśnie o świetnie działającą grę, The Edge Downfall, strategiczna gra bitewna, tak, myślę, że można tak ją nazwać. Gra, która dla mnie jest taką alternatywą typowych bitewniaków, bo tutaj przez heksy, które znajdują się na planszy, po prostu w świetny, prosty sposób zostały zastąpione te odmierzania linijką, które oczywiście wszyscy grający w bitewniaki znają. Mimo tych gabarytów, mimo tego, że mamy tutaj tej zawartości ogromnie dużo, o czym możecie sobie zobaczyć w mojej recenzji, czy też zasadach dotyczących właśnie gry The Edge Downfall, mimo tego setup tej gry jest naprawdę wyjątkowo szybki. To jest jedna z takich niespodzianek bardzo pozytywnych, natomiast to, co cenię najbardziej, to, że mamy tu mnogość frakcji, że każda będzie
zachowywała się inaczej, że tutaj musimy bardzo sobie zaplanować i taktyka i strategia, to jak podchodzimy przeciwnika, gdzie się przemieszczamy, jakich użyjemy mocy, czy mamy jakieś mięso armatnie i wypuścimy sobie jakieś jednostki gdzieś tam do przodu, bo mamy jakiś ukryty plan. Jest mnóstwo możliwości przez to, że mamy ogrom różnych rodzajów ras do wyboru. Rozgrywka jeden na jednego, czyli taki typowy pojedynek, to jest chyba ulubiony mój wariant, ale również drużynowo bardzo dobrze mi się gra właśnie w tenże tytuł. Nie mały, ale dynamiczny, szybki. Tutaj na planszy będzie się działo bardzo dużo, będzie bardzo dużo zmiennych, ale też bardzo wiele będzie zależało od właśnie naszych przemyślanych, mądrych decyzji, od tego, jak zbudujemy sobie deck. Na losowość, która pojawia się w tej grze, mamy na tyle wpływ, że nie przeszkadzało mi to jakoś bardzo, bo możemy wpływać zarówno dobierając sobie lepszą kostkę, o ile oczywiście posiadamy kryształy, no i przede wszystkim dobrze organizować sobie karty. Jak wspomniałam, więcej o grze The Edge możecie posłuchać i zobaczyć w moich materiałach, do których odsyłam, jeśli tylko ten tytuł Was zainteresuje. Mnie co jakiś czas interesuje i mimo swych gabarytów trafia na mój stół, jak tylko mam okazję i ochotę popojedynkować się właśnie w takim mrocznym, fantastycznym świecie. A zatem miejsce czwarte, The Edge Downfall. Gdyby to było wręczanie medali, to teraz powinny być takie werble, no ale właściwie, kiedy dochodzimy do podium, to chyba te emocje rosną. Co teraz będzie? Będzie gra, w której zawsze jest ciężko. I zawsze jest bardzo ciężko. I będzie gra, w której jest słowo, które Wam wszystko wyjaśni. Nemezis. Nie chodzi o Nemezis, jak już wiecie, tylko, jak pewnie się dobrze domyślacie, o Yosend. I wyciągnę tutaj i tego Yosenda, i tego Yosenda, i jeszcze wyciągnę i takiego Yosenda, i może jeszcze takiego, czyli dodatki do tejże gry. Nie wiem, czy mi się nie przewrócą, ale jeszcze mam takie i taki. I z dodatkami będę się zapoznawała. Natomiast jeśli chodzi o bazową grę Yosend, to jest tytuł, który jest naprawdę wymagający. To jest tytuł, w którym strasznie ciężko wygrać z tym piekielnym Nemezis, niezależnie jakie ono jest. Ale to jest tytuł, w którym my musimy bardzo dobrze zaplanować sobie i zapamiętać. I zapamiętać, jak my odkładamy te karty, bo one potem, wiecie, w drugą stronę nic nie tasujemy i wracają tak, jak żeśmy sobie ułożyli. Czyli trochę mi się to kojarzy z takim przysłowiem, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, no to jak sobie ułożysz, tak właśnie będzie wyglądała trochę Twoja walka z Nemezis. Zmienna kolejność tur to jest kolejna kapitalna rzecz, która tutaj występuje i nigdy nie wiemy, kiedy pojawi się Nemezis, a ile my mamy czasu i co my możemy zrobić i jak wykorzystać to, co mamy w ręce. Ale za każdym razem walka z Nemezis jest niewątpliwie diabelnie trudna. I to jest chyba ten magnes, który mnie tak strasznie do tej gry przyciąga i który powoduje, że znów chcę spróbować. I tym razem może się uda. I te bramy, które sobie odpalamy i które wzmacniamy. I zobaczcie, jak mocno rozwojowa jest ta gra. Dodatki już są dostępne w polskich wersjach językowych dzięki wydawnictwu Portal Games. Tak, to jest tytuł, który bardzo lubię, do którego tak ambicjonalnie sięgam i przy którym bardzo dobrze się bawię i który serdecznie Wam polecam. O Yosendzie materiał nagrywałam, więc po raz kolejny odsyłam do niego. Tymczasem to właśnie jest pierwsze, właściwie trzecie miejsce, natomiast pierwsze na podium. Tak właśnie wygląda trójka. Wiecie, szkoda, że nie mam takiej możliwości, żeby ten ranking nagrać z Wami na żywo. Szczególnie w tych ostatnich miejscach, kiedy moglibyście na przykład obstawiać, co teraz, co będzie po Yosend, co będzie na drugim miejscu. Czy to będzie gra,
w jakikolwiek sposób podobna do Josenda, czy może coś zupełnie innego, to by było fajne. Ale może w przyszłości zobaczymy. Teraz, moi drodzy, miejsce drugie. I teraz, krótko mówiąc, lecimy w kosmos. Tak, lecimy w kosmos, gdzie Star Wars Rebellia pozwoli nam wcielić się albo w imperialistów, gdzie od razu będziemy czuć, że jesteśmy imperium, wykładając kolejne elementy na planszy i zalewając ten kosmos, albo w rebelię, która no właściwie można powiedzieć, że bawi się w chowanego i musi dobrze, mądrze ukryć swoją bazę, może gdzieś pod nosem imperialistów, a może jednak w zakamarkach odległego kosmosu, aby było im trudno ją znaleźć. Rewelacyjna gra dwuosobowa. To jest, wydaje mi się, pozycja obowiązkowa i dla fanów Star Wars, i dla osób, które właśnie warianty dwuosobowe grają. Tak jak powiedziałam na początku, asymetrię tutaj od samego początku czuć, bo patrzymy na to, co się dzieje na planszy i jaki mamy pomysł i plan na wygraną, zupełnie inaczej grając Imperium i grając Rebelią, ale niezależnie od tego, czy wcielałam się w tę, czy w tę drugą stronę, to za każdym razem grało mi się rewelacyjnie, choć nie za każdym razem wygrywałam. Niemniej jednak odczuwałam tę grę bardzo, bardzo głęboko. Poza tym, że mamy tutaj ten kosmos, który widać, to na pewno sprzyja temu to, że ja wysyłam te znajome twarze, że ci liderzy mają gdzieś polecieć i załatwić konkretną sprawę. To jest trochę jak wysyłanie swoich pracowników, tak można to porównać, ale to ma dużo głębszy sens, przynajmniej w tej rozgrywce. Bardzo, bardzo lubię Rebelię za też patrzenie na takie aspekty, co, gdzie mogę komu poblokować. Jakieś pójście w technologię lub też właśnie takie trochę granie na czas, wojny podjazdowe ze strony rebeliantów, aby Imperium nie rozwijało się za dużo, aby nie produkowało tych jednostek za dużo, żeby nie zalewało nam planszy i nie znalazło tej bazy. Świetnie to tutaj działa. Naprawdę wszyscy z Was, którzy jeszcze nie spróbowali Rebelii z jakichś, nie wiem, dziwnych przyczyn, koniecznie to zróbcie, jeśli tylko będziecie mieli okazję. Ja serdecznie zapraszam do swojego materiału, gdzie będziecie mogli po prostu bardziej obszernie, bardziej szczegółowo, myślę, bardziej dokładnie też zobaczyć, jak ta gra wygląda, co ona oferuje. Natomiast zdecydowanie podbiła moje planszowe serce. No i znalazła się na miejscu drugim. No to teraz podium, moi drodzy. Pierwsze miejsce, czyli w moim odczuciu najlepsza dla mnie gra z 2019 roku. Gra, do której wracałam, którą po prostu najbardziej spośród tych dzisiaj przedstawionych lubię, która nie jest ideałem. Mówiłam o tym już wiele razy, ale do której wracam z ogromnym sentymentem, z ogromną przyjemnością i z ogromną zaciętością, w której mogę powalczyć. Warhammer Inwazja, moi mili. Tak, znów król. Warhammer Inwazja to tytuł, który będę mieć zawsze i w który, jak tylko mam okazję, to grywam. Strasznie lubię to, że ta moc jest w kartach, ale że to jest tak świetnie połączone z tymi naszymi stolicami, że mamy tam te trzy strefy, że każda za coś innego odpowiada, bo i musimy mieć dochód, i musimy wystawiać jednostki do ataku i obrony, i musimy, a raczej powinniśmy zadbać o to, żeby mieć więcej kart na ręce, a więc misje, ewentualnie realizacja jeszcze tych misji, chociaż w moim przypadku najczęściej po to tam wkładam kolejne karty, żeby mieć po prostu większy wybór na ręce. I to wszystko musi ze sobą działać. My musimy sobie ten mechanizm tak ułożyć, żeby działało, żeby mieć odpowiednio duży dochód, żeby stać nas było na lepszych bohaterów, których sobie wyłożymy do ataku bądź obrony, żeby te nasze strefy były odpowiednio zabezpieczone, żeby nie spłonęły, a żeby płonęły strefy innych. A jakże? Warhammer Inwazja to, jak wspomniałam, gra, która ma swoje wady i chyba też o tym mówiłam w swoim nagraniu, ale która jest,
jest moją ulubioną. Przynajmniej jeśli chodzi o rok 2019. Zobaczymy, jak to się będzie zmieniało w 2020, bo możliwe, że się zmieni. W końcu mamy już połowę roku, więc coś mogę już o tym powiedzieć. Ale w tym nie ma nic złego, że się zmienia. Bardzo lubię wracać do niej i zagrywać się kolejnymi rasami, chociaż oczywiście mam też swoje ulubione i na pewno wielką przyjemność sprawia mi granie już tymi, które lubię, które znam i wiem, co ja tam mogę zrobić, w jaki sposób sobie to tam jakoś zaplanować w kontekście do tego, kto stoi po drugiej stronie, czy jakich mam dookoła innych graczy i też co oni mogą, bo już grając tyle razy w Warhammera Inwazję, to nie tylko znam swoje ulubione rasy, ale też całkiem nieźle znam te, z którymi najczęściej walczę. Gra, która w moim przypadku wiąże się z samymi fajnymi emocjami, to znaczy każde rozgrywki, mimo że było ich ogromnie dużo, to jest bardzo wiele takich, które gdzieś tam mocno wyryły się w mojej pamięci i to powoduje też, że gdzieś tam ma się sentyment do jakichś gier i je się po prostu poleca, więc jeśli macie jakąkolwiek możliwość zdobyć Warhammera Inwazję, to zróbcie to. Moja jedynka. Tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Ciekawa jestem Waszych opinii. Czy gry, o których dzisiaj mówiłam, pojawiają się również na Waszych półkach? Jak Wy byście je uplasowali? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli materiał Wam się podobał, to fajnie, jak zostawicie kciuka w górę. No i cóż, tyle ode mnie. Zapraszam Was serdecznie na kolejne nagrania, na kolejne materiały. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.